mama jest wspaniała, czuła, kochana. Dba o mnie, dba o moje rodzeństwo. No zrobiłaby dla mnie wszystko, tak? Jest kobietą bardzo czułą, osobą, która od zawsze mnie wspiera, od zawsze o mnie dba. Jest na pewno kobietą sukcesu, która pracuje i chce, żeby wszystko było jak najlepiej dla mnie i dla całej rodziny. Mama jest dla mnie kobietą sukcesu, zawsze mi pomaga, jest jedną z moich po prostu najlepszych przyjaciółek. Mogę jej powiedzieć o wszystkim, rozmawiamy bardzo dużo, jest bardzo kochana i dziękuję jej zawsze za cierpliwość, jest moim autorytetem, zawsze daje mi najlepszy przykład. Moja mama jest osobą wspaniałą, zawsze wychowała mnie, zawsze przy mnie była i jestem wdzięczna jej za to, że jest i że może przy mnie być. No i cieszę się z tego, że będę mogła z nią spędzić to święto i no po prostu kocham ją. Zdecydowanie jestem zadowolony z tego powodu, że mama była przy mnie całe dzieciństwo, ponieważ wiem, że niektórzy ludzie nie mogą tego doznać. Jestem jej wdzięczny za to, że mnie wychowała i na pewno myślę, że lepiej mi się nie mogło trafić. Jest osobą, która wzbudza we mnie wielki podziw, ponieważ jest zawsze gotowa, by mnie wysłuchać. Darzy mnie miłością i wielką cierpliwością. No jest po prostu wspaniałą kobietą. Życzę jej wszystkiego najlepszego oczywiście, dużo szczęścia, żebyśmy mnie tak nie denerwowali. Żebym miała po prostu chęci do tego, żeby się nami opiekować, żeby nie była taka wymęczona cały czas, żeby była szczęśliwa. Mojej mamie życzę na pewno zdrowia, ponieważ zdrowie jest najważniejsze, żeby móc się rozwijać, samych sukcesów, tego, żeby miała chęci i siłę, żeby się mną opiekować, jak i całą rodziną i żeby była szczęśliwa i robiła to, co kocha. Na pewno chciałabym, żeby dalej pozostawała taka, jaka jest, żeby miała dużo cierpliwości do nas, żeby dalej pozostawała tą czułą, uśmiechniętą i cieszącą się z życia kobietą. Chciałabym jej życzyć, aby po prostu była zdrowa, aby była szczęśliwa, aby układało jej się i aby po prostu nie przejmowała się tym, co będzie, tylko cieszyła się tym, że może być z nami. Wytrwałości, zdrowia przede wszystkim i też, żeby się jej układało jeszcze na coraz lepiej. Dużo zdrowia, zdrowie jest najważniejszą rzeczą, cierpliwości do mnie, do mojej młodszej siostry. No i żeby po prostu w życiu wszystko jej się układało po jej myśli, bo zasługuje na szczęście i po prostu na wszystko, co jest najlepsze.